Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki. Zapraszam Państwa na miesięczną prognozę z kart Tarota odnośnie miesiąca maja bieżącego roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam. Sprawdźcie Państwo swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, znajduje się w opisie tego filmu. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je przełożymy i już patrzymy, co tam u naszych raczków ciekawego maj przyniesie. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc maj. Trzy buławy. Zapomaga bądź przeszkadza. Diabeł. Wasze działania, jakimi ścieżkami będziecie kroczyć, zamiary, trzy denary. Co odchodzi do przeszłości, a ma wpływ na teraźniejszość? Cesarzowa. O czym będziecie myśleć, co planować, analizować? Sześć denarów. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca, as kielichów, pięknie. Wasze czynniki wewnętrzne, przeczucia, samopoczucie. Cesarz, no mocno, mocno się czujecie, kochane raczki. Dobrze, co na to wasze otoczenie, znajomi, przyjaciele, rodzina? Głupiec. Ktoś nowy, może się pojawić jakaś nowa miłość. I wasze obawy bądź nadzieje, dwa denary. I koniec miesiąca, król denarów. No ponieważ mamy trochę tu tych denarów i w karcie tła też są cztery denary, więc ewidentnie jest to miesiąc z naciskiem na materię i tutaj w tejże oczywiście stronie będziemy wyjaśniać karty. Kielich jest tylko jeden, ale to bardzo dobrze, ponieważ to są wasze pozytywne emocje. Będziecie spełnieni emocjonalnie, szczęśliwi. No dobrze, kochani, to zaczynamy. Myślę, że wszystkie karty ładnie widać. Ja i tak każdą będę tutaj wam pokazywać. Jesteście w energii trzech buław, czyli co niektóre raczki mogą planować podróż. Z kolei inne z was mogą tutaj oczekiwać jakichś pozytywnych zmian, pozytywnych rezultatów swoich wcześniejszych poczynań, ponieważ trzy buławy mówi o poszukiwaniu czegoś nowego, tak? Oczekujemy na to coś, co ma przyjść i sprawić, że oczekujemy na przyjście sukcesu, tak? Coś, co przyjdzie i po prostu spełni nasze oczekiwania. To może być wspinanie się po drabinie kariery, tak? Czyli chcemy dosięgnąć gwiazd, chcemy zdobyć szczyt, chcemy po prostu jakiegoś wyższego, zacnego stanowiska, lepszej, płatnej pracy. To może być karta mówiąca o nowym jakimś biznesie, projekcie, który wdrażacie teraz swoją sytuację życiową. Już jakieś kroki żeście podjęli, być może spółka z kimś, też tak może być, a jeżeli nie, to po prostu zaczęliście działać, tak? Już jakieś kroki podjęliście i teraz oczekujecie pozytywnych rezultatów. Ci z Państwa, którzy planują tutaj podróż, może być taka sytuacja, że po prostu przemieszczacie się w innym kierunku, czy to zawodowym, czy to mieszkaniowym.
też z taką prognozą, że wszystko dobrze się ułoży, tak? Ogólnie trzy buławy, no to karta taka bardzo realizująca Wasze marzenia, tak? Coś już zapoczątkowaliście i teraz czekacie, aż to się dalej jakoś rozkręci fajnie i przyniesie Wam dobre profity, dobre korzyści dla Was. Karta, która przeszkadza lub pomaga, no to już dobierzecie sami do swojej sytuacji i jest to karta zodiakalnego koziorożca. Karta diabła mówi o jakichś uzależnieniach, czy to od używek, czy to od pieniędzy, od sytuacji, od ludzi. Jesteśmy pod czyjąś kontrolą, to mogą być jakieś kłamstwa, oszustwa, nielegalne pieniądze, nielegalne interesy, coś niezgodnego z literą prawa. To może być jakaś manipulacja Wami. Może być też duża nerwowość związana z tym nowym projektem, który tutaj wdrażacie w swoje życie. Co jeszcze? Diabeł ogólnie mówi o materializmie, tak? Więc być może tutaj liczycie na jakieś takie no, naprawdę fajne zyski, bo dużo mamy tutaj tych denarów, jakaś praca tutaj ewidentnie się szykuje. Tylko tak mi się wydaje, żebyście w czymś nie przekombinowali, żeby ten diabeł Was, nie daj Boże, nie pokusił do jakichś tutaj, mówię, no takich nieuczciwych zagrań, tak? Bo on to, wiadomo, diabeł no obiecuje, a później no weźmie sobie z konsekwencją to, co jego, więc może Was tutaj oszukać i ograbić. Co jeszcze? Diabeł to są pokusy, tak? To jest jakieś cierpienie, być może przemoc, być może strach. Ale bardziej mi to tutaj wygląda na to, że po prostu wejdziecie być może w jakiś interes z zodiakalnym koziorożcem, tak? Który daje tutaj nacisk na materię. On bardzo lubi pieniądze i ten biznes może Wam przynieść tutaj jakieś konkretne zyski. Wasze zamiary, jakie działania będziecie podejmować w tym miesiącu, kochane raczki. I mamy tutaj dogadywanie się. Znowu mamy trójkę, czyli ja myślę, że to jakiś zespół będzie, jakaś zgrany jakiś zespół osób, tak? Coś będziecie tutaj planować, będziecie być może realizować jakieś zamówienie, jakiś projekt, przyjmować jakieś zlecenie, jakąś ofertę. Może to być umowa o pracę, jak najbardziej, przyjęcie właśnie tej oferty. Może ten diabeł tutaj Was ostrzega, żebyście wszystko dobrze w umowie przeczytali, żeby nic tam nie było jakiegoś takiego, no, co mogłoby Was narazić na jakieś niemiłe konsekwencje, coś takiego nielegalnego, tak? To może być też praca na czarno, jak najbardziej, więc no, to już do swojej sytuacji tutaj dopasujecie. Więc Wasze działania, trzy denary, umawiamy się z kimś, dochodzimy do porozumienia, dogadujemy się, przyjmujemy jakąś ofertę lub zlecamy komuś jakąś ofertę, też tak może być. Co jeszcze? Trzy denary, jest to karta fachowej takiej pracy. To jest też karta zdanych egzaminów, więc ci z Państwa, którzy tu szczególnie maturzyści, przystępują w tym miesiącu do matury, więc wydaje mi się, że jak najbardziej zdacie ją z pozytywnym wynikiem. Wszelkie projekty, ogólnie dobra praca, tak? Więc tutaj będziecie dążyć w kierunku materii, w kierunku właśnie zarobkowania, w kierunku podpisania jakiejś umowy o pracę. I teraz tak. Do przeszłości odchodzi cesarzowa, czyli u niektórych raczków może skończyć się taki po prostu okres wygody, luksusu, atrakcyjności, bogactwa, wszelkiej płodności, więc może, jeżeli chodzi tu o jakąś firmę, to ona dobrze prosperowała, tak? Teraz jest jakieś lekkie zachwianie, no i dlatego tutaj coś próbujecie zmieniać, ratować. Z kolei dla innych może być to informacja, że na przykład wyprowadzacie się od matki, tak? Planujecie jakąś podróż, jakąś przeprowadzkę i wyprowadzacie się od swojej mamy, z którą macie w dalszym ciągu bardzo dobry kontakt, tylko na przykład razem nie mieszkacie, tak? I tutaj po prostu zaczynacie nowy etap swojego życia.
To może być też wasza szefowa jak najbardziej, kobieta no, na wysokim stanowisku zawodowym, więc być może odeszłyście, kochane raczki, tutaj z pracy, pożegnaliście się ze swoją szefową i teraz poszukujecie czegoś nowego, czegoś lepszego. Może być też taka sytuacja, że wy sami zakładacie firmę i jesteście teraz sobie same szefami, tak, właścicielami. Ogólnie karta płodności, karta rozwoju, karta takiej opieki, macierzyństwa, więc no, mówię, mogą być różne wersje, dopasujecie już do siebie. I teraz tak, o czym myślicie? Mamy tutaj kartę 6 denarów. Ogólnie 6 denarów jest to karta równowagi w dawaniu i braniu, tak? 6 denarów, karta wszelkich transakcji finansowych. Możecie tutaj starać się o kredyt jakiś, jakąś zapomogę, albo po prostu chcecie, żeby ktoś wam oddał jakiś dług. Być może wy myślicie, żeby tutaj rozliczyć się z kimś, pouregulować jakieś tam zobowiązania finansowe. 6 denarów jest to też karta mówiąca o dawaniu i braniu, tak? Takiej wzajemności, wymianie. Być może zgłosi się do was ktoś o jakąś pożyczkę, ale jest to też karta, kochani, mówiąca o awansie, o podwyżce. Więc jeżeli wy myślicie o awansie i podwyżce, to jak najbardziej być może tutaj, być może rozmawialiście już ze swoją szefową, być może ona już wam coś tutaj zapowiedziała i wy liczycie na tą podwyżkę. Być może coś wam obiecała, tylko pamiętajcie, że ten diabeł tutaj jest, tak? Więc to wszystko może być jakieś tutaj no nie za bardzo prawdziwe. Sprawdźcie to wszystko, czy nie ma jakichś kłamstw, nie ma jakiegoś oszustwa. No co jest? Już tak dobrze? Nie chcę. No dobrze, widać jakoś tą kartę, już to z tą moją kamerą, to trzy światy mam. Raz ładnie zoomuję, raz nie, już nie wiem jak tutaj ją ustawiać, no ale nieważne. 6 denarów, widać kartę, pięknie, czyli myślicie o awansie, o podwyżce, o lepszych być może zarobkach, albo czekacie po prostu na lepsze wynagrodzenie. No i wasze tutaj wnętrze, wasze samopoczucie, no wy się już tutaj czujecie właśnie jak ten cesarz, jak ten władca, jak ten szef. Czujecie się bardzo tacy na wysokim piedestale, osoby stanowcze, osoby przejmujące kontrolę, osoby zdające sobie sprawę z własnej tutaj, z własnych możliwości, zazwyczaj zarządzające jakimś tutaj większą grupą ludzi, większym zespołem. No, karta cesarza to jest karta zodiakalnego barana. Jest to władza, jest to władza, jest to odpowiedzialność, więc wy już tutaj wewnętrznie czujecie się tymi władcami. Co na to wasze otoczenie, kochani? Macie tutaj kartę głupca, czyli tak jakbyście się, kurczę, musieli zapoznać nas z nowymi ludźmi, tak? Nowe znajomości, nowe otoczenie, zupełnie nowa praca, nowe stanowisko, może nowe obowiązki. Coś nowego, jakiś nowy początek. Troszeczkę ryzykowny, troszeczkę taki mówiący uważaj na siebie, bo wchodzisz na nieznane wody, tak? Nie wiadomo jak to będzie, nie umiesz przewidzieć, czy będzie dobrze, czy będzie źle. Trochę to jest takie być może nieprzemyślane, być może głupie, tak ocenia to oczywiście środowisko, tak? Ale pamiętajcie, coś nowego, jakiś nowy początek, coś zaczynacie od nowa, tak? Teraz to powiemy sobie kartami. I teraz tak, wasze obawy lub nadzieje. I mamy tutaj dwójkę denarów. Dwa denary, równowaga finansowa, tak? Ale to też mówi karta o partnerstwie, być może o drugiej jakiejś możliwości, drugiej szansie, może o jakiejś spółce, może druga praca. I to są wasze obawy, czy uda się wam odpowiednio zarobić, żeby po prostu
mieć zachowany ten bilans finansowy po prostu w ciągu miesiąca, żeby na wszystko starczyło, żeby mimo jakichś tam zawirowań, które są, nie stracić tej płynności finansowej, tak? To jest też karta karmy, mówiąca o tym, że niektóre rzeczy są niezależne od nas, są po prostu do przepracowania, dlatego no, jest to coś tak zwanego od losu. Musicie się postarać, żeby te finanse Was zadowalały i mimo tego sztormu tam za Wami, no nadal musicie ustać na tej jednej nodze, tak? I te finanse po prostu utrzymać w stabilizacji. Kończycie miesiąc bardzo fajnie, ponieważ Król Denarów to jest odpowiednik karty cesarza. Ktoś może być z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Mężczyzna po 45 roku życia, bądź kobieta. Co jeszcze? To są bardzo duże finanse i to jest właśnie stanowisko no już na takich wysokich szczeblach, tak? To nie jest jakiś tam podrzędny pracownik, tylko ktoś, kto zna się na dorabianiu, ma duże zaplecze finansowe, jest to jakaś bogata, duża firma, tak? Na pewno jest wypłacalny. Dobra, stała praca, dobra umowa, duże pieniądze, ogólnie taki sukces finansowy, tak? Realizowanie się po prostu w pracy, więc bardzo fajna karta. Jeżeli chodzi tutaj o materię, to naprawdę macie super, tak? Ci z Państwa, którzy szukają pracy albo... Bo to może być właśnie karta, te trzy buławy, tak trochę chaotycznie to czytanie, przepraszam Was, ale dzisiaj troszkę źle się czuję, jakaś ta pogoda jest taka... No nie dla mnie, głowa mnie trochę boli, więc przepraszam, jeżeli momentami jestem jakaś rozkojarzona, plączą mi się słowa, ponieważ źle się czuję, naprawdę. Ogólnie to mam zasadę, że jak się źle czuję, nie siadam do kart, no ale tak już mnie prosicie, to staram się po prostu jak mogę. Kochani, te trzy buławy to może być właśnie poszukiwanie pracy, tak? Nowej, lepszej pracy. Uważajcie tylko na pułapki tutaj tego diabła, chyba że jest to osoba, jakiś wspólnik, tak, z którym wchodzicie do spółki, ktoś spod znaku koziorożca, bo ten koziorożec się też tutaj pojawia, tak, na koniec miesiąca. No i połowa miesiąca, kochani, jest jakieś szczęście, więc ci, którzy zaczynają coś nowego lub zmieniają pracę lub szukają pracy, uda Wam się to w 100%, ponieważ macie w połowie miesiąca sukces zagwarantowany, pełnię szczęścia. Będziecie zadowoleni, macie asa kielichów, kartę mówiącą o takim, o takiej stabilizacji emocjonalnej, tak? Nie będzie już nerwów, nie będzie już takiej niepewności, po prostu jesteście szczęśliwi i no, to będzie Wasz taki prywatny sukces, po prostu zadowolenie z tego, co robicie, z tego, gdzie robicie, w jakim towarzystwie, tak? Bardzo fajnie, jest to szansa na poznanie nowych ludzi, przyjaciół, oczywiście też szansa na nową miłość, tak? Ale tutaj no raczej materia, macie naprawdę pięć kart denarowych, macie diabła, który też za materię odpowiada cesarza, więc raczej tutaj chodzi naprawdę o świetną pracę, którą uda Wam się w maju tutaj załatwić i to będzie naprawdę fajna praca, w której będziecie się dobrze czuli i przyniesie Wam naprawdę spore wynagrodzenie. Stabilizację materialną. No i zobaczcie, tu macie w tyle czytania jeszcze czwórkę denarów, a pod spodem jest rycerz denarów, czyli materia, no nacisk na pieniądze, tak? Czyli pieniądze będą tutaj. Karta też mówi, że możecie liczyć tylko na siebie, tak? I że Wy naprawdę no, nie chcecie tutaj stracić, chcecie zachować ten majątek, te pieniądze, więc myślę, że uda Wam się to spokojnie, tak? Troszeczkę będziecie tak chytro podchodzić w tym miesiącu, oszczędnie, ale może to jest dobra taktyka na to, żeby zarobić, żeby mieć, tak? Czwórka denarów, karta stałych pieniędzy też, tak? Utrzymacie po prostu pracę, o, utrzymacie finanse. To jest taka informacja, no, zoomik. Śmieszna jest ta kamera, no czego to zależy, no mój ty świecie. No z tyłu, chyba że jakieś ustawienia muszę tu na komputerze zrobić, bo z tyłu pięknie zoomuję, no patrzcie, no.
na złośliwość po prostu. O, 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 teraz, no właśnie, zatrzymanie finansów dla siebie, tak? Zatrzymanie stanowiska może. Pozycji. Dopowiemy sobie, kochani, teraz kilka kart. Najpierw może wyjaśnimy tego diabła. Kto to jest ten diabeł? Proszę o wyjaśnienie karty diabła. I mamy tutaj eremitę. Ogólnie eremita, co ja mówię? Papież, oczywiście, zodiakalny byk. Mamy tutaj papieża. Ogólnie papież to jest takie uduchowienie. To są dobre rady. Być może ktoś Wam tu pomoże, mówi, albo ten zodiakalny koziorożec, albo uważajcie, kochani, na swoje emocje i na to, komu ufacie, tak? No ale tu mamy diabła i papieża. Może uważajcie też na to, żeby ktoś Wam tu kazań jakiś nie prawił, tak? Jakiś pretensji do Was nie miał, też tak może być. Ale karta mówi, żebyście tutaj uważali właśnie, tak? Na to, żeby po prostu być zgodnym z prawem na pewno i właśnie na spokojnie, bez nerwówki podchodzić tutaj do tych spraw. Karta cesarzowej. Sąd. Czyli tutaj odeszliście od kogoś albo powróciliście, ale raczej odeszliście, tak? Czyli może po prostu zmiana pracy, tak? Jakieś sprawy tutaj się bardzo szybko zadziały, nieoczekiwany zwrot na Waszą korzyść, szybka zmiana pracy być może, tak? Więc być może tylko się albo przebranżawiacie, albo no szybko zmieniacie stanowisko, po prostu awansujecie, tak? I z cesarzowej weszliście na cesarza. Też tak może być. 6 denarów. O czym wy myślicie? No na pewno o pieniądzach. No 7 kielichów, tak. Czyli macie dużo pomysłów w głowie, tak? Dużo możliwości, tylko pamiętajcie, żeby dobrze wybrać. Więc tutaj różnorakie mogą być oferty, propozycje, więc dobrze, być może dobrze negocjujcie w tych umowach, tak? Żeby sobie wywalczyć... Ojej, gdzie ja zgubiłam to? Żeby sobie wywalczyć dobre wynagrodzenie tutaj, bo mogą być różne propozycje, kochani, więc wybierzcie dobrze. Dobrze dla Was, żeby ten diabeł Was tutaj nie oszukał. Dobrze, 3 denary. Ewidentnie o pracę tutaj chodzi. 3 denary, 5 denarów. No szukacie pracy, bo w tym momencie jest bida z nędzą. Być może jesteście chwilowo bezrobotni, tak? Więc działacie i szukacie pracy, żeby coś znaleźć, bo jesteście w potrzebie. Cesarz. Cesarz, tak, 8 denarów. No karty pięknie ze sobą tutaj rozmawiają, wyjaśniają. Czyli to jest Wasze stanowisko pracy, czyli naprawdę jakaś wysoka posada, tak? I będziecie się koncentrować na tym, co robicie, na tym, co dobrze robicie, będziecie się przykładać. No i oczywiście adekwatnie do tego będzie wysokie wynagrodzenie. Głupiec. No głupiec, nowy początek, czyli nowe otoczenie, tak? Król mieczy. Czyli ktoś z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, może to być i może to być osoba niezwykle mądra. Ona może Was w jakiś sposób osądzać, może Was krytykować, może Wam wyjawiać jakąś prawdę i to osoba też na jakimś wyższym stanowisku, więc uważajcie tutaj na takiego króla mieczy, żeby on Wam tutaj nie próbował podciąć skrzydeł. Bo przy głupcu to jest raczej takie głupie jego zachowanie, tak? Jakieś głupie po prostu taktyki stosowane w stosunku do Was. 2 denary i 2 kielichy. Dobrze, to jakieś dobre partnerstwo, tak? Bardzo pozytywne.
czyli tutaj nie macie się co martwić o te pieniądze lub o tą drugą propozycję lub o drugą możliwość lub o drugą osobę jako współpracownika, wspólnika, bo to jest naprawdę szczere, naprawdę jest między Wami porozumienie, praktycznie no, rozumiecie się bez słów, tak, jest ten kontakt, jest ta fajna, miła współpraca, takie przyjacielskie podejście do tego. I Król Denarów, kończymy. Król Denarów, karta siły, czyli jesteście na mocnej pozycji, na mocnym stanowisku pracy, macie wewnętrzną siłę, taką determinację, stawiacie czoło całej sytuacji, jesteście doskonałym strategiem, wiecie jak zarządzać firmą, wiecie jak być dobrym szefem, jak rozkręcać pieniądze, jak robić pieniądze, żeby te pieniądze z Wami zostały. Karta siły, karta zodiakalnego lwa, karta mówiąca o tym, że umiecie dyplomatycznie rozmawiać z ludźmi, macie silną wolę, jesteście zdyscyplinowani i umiecie sobie sprawy doprowadzić do sukcesu, tak, umiejętną, cierpliwą, taką dyplomatyczną rozmową z ludźmi, więc bardzo, bardzo fajny miesiąc przed Wami, kochane raki. Ostrzegam tylko tutaj przed tym diabłem. Ja tak mówię o tym diable, on może być w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ tutaj papież to jest też dobry doradca, to jest mentor jakiś, ktoś, kto nas prowadzi, no nie wiem, menadżer, jakaś osoba, która nas wdraża w jakieś tam tajniki i to po prostu może być osoba spod znaku koziorożca, a może być to też osoba po prostu z naciskiem na materializm, na takie no doradztwo, a w sferze materii, tak? Więc też może tutaj tak to oznaczać, bo ponieważ przez tego papieża ten diabeł został złagodzony, więc to mogą być jakieś dobre aspekty tutaj, no. Nie chcę tylko, żeby ktoś Wam tutaj prawił jakieś kazania, mądrował się i nakierowywał Was na ścieżkę Waszej kariery. Wy sami jednak tutaj trzymajcie tą buławę, żeby decydować o swoim losie. Ogólnie piękny miesiąc, będzie praca. Obojętnie, czy zmieniacie, czy szukacie, będą wysokie zarobki i będziecie z tego bardzo zadowoleni i szczęśliwi, tak? Czyli nie mam tu już więcej do dodania, do wyjaśniania. Teraz poproszę jeszcze jedną kartę radę dla naszych zodiakalnych raczków. Karta rada na miesiąc maj bieżącego roku dla zodiakalnych raków. Co radzisz, Tarocie? Dziesięć kielichów. No, bądźcie szczęśliwi, moi kochani. Bądźcie szczęśliwi, tak? Bo optymistycznie podchodźcie do sprawy. To jest też karta małżeństwa, to jest karta rodziny, czyli możecie liczyć na rodzinę. Kierujcie się pozytywnymi emocjami. Kierujcie się szczęściem, tak? Dążcie do swojego szczęścia, do stabilizacji emocjonalnej, do stabilizacji materialnej i pamiętajcie, że macie dookoła siebie bliskich przyjaciół, rodzinę, na których zawsze możecie liczyć. I teraz, kochani, afirmacja. Myślę teraz o cyfrze 5, dlatego potasuję karty i od spodu wybiorę piątą kartę przeznaczoną dla Was. Kocham życie. No zobaczcie. Czyli z miłością podchodźcie do wszystkiego. Tak jak mówi dziesiątka kielichów, z serdecznością, z taką pozytywną energią, ze szczęściem, a wszystko się poukłada. Kocham życie. Mam prawo żyć pełnią życia i cieszyć się wolnością. Daję innym dokładnie to, co chcą od nich otrzymać. Cieszę się, że żyję, kocham życie. Piękna afirmacja, kochani. Odtwarzajcie ją sobie w maju.
a wszystkie Wasze plany zrealizują się po Waszej myśli. Kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, odsłuchajcie sobie jeszcze filmik ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam macie jakieś dodatkowe informacje, które bardziej pasują do Waszej sytuacji życiowej. Bardzo Was proszę, jeżeli podobał się filmik, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, napiszcie miły komentarz. Będzie mi bardzo miło. Cieszę się, że jesteście ze mną na kanale i że mogę dla Was robić to, co robię. Jeżeli w maju planujecie jakiś wyjazd na majówkę, kochani, życzę Wam udanej pogody, słoneczka, żebyście sobie odpoczęli, zresetowali myśli, żeby Wasze ciało się zregenerowało, odpoczęło, żebyście mieli siłę, nabrali takiej witalności na kolejne trudy tego naszego życia, dążenie do celu, realizowanie swoich planów i zamierzeń. Tego Wam życzę, kochani, z całego serca, wszelkiej pomyślności. I cóż, zapraszam Was na kolejne czytania. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam i do usłyszenia.